Story time o gównianej sytuacji. Byłam sobie nad Wisłą ze swoim chłopakiem. No i ja jak to ja, wiecznie mi się chce lać. Nigdzie dookoła nie było ubikacji. Więc postanowiłam, że pójdę w krzaki. No i idę i nie ukrywam, że dosyć długo szukałam jakiegoś miejsca w ukryciu, gdzie można się odlać. Wreszcie znalazłam. I tam dookoła w ogóle swoją drogą leżały maseczki. No ale wiecie, ja myślę, co kto normalny wyrzuca maseczki w lesie, nie? No ale dobra. Sikam i tak dalej. I wreszcie w pewnym momencie chcę wstać. Ale kurde. Tak jakby moje kolano dotknęło ziemi. I takie miękkie lądowanie miało. Wstaję i idę nie w stronę normalnie tej Wisły. Aż czuję smród nie do uwierzenia. Okazało się, że na tym kolanie, które miało miękkie lądowanie, było gówno. Tymi maseczkami, co tam leżały, to ktoś sobie dupę podetrzył.